Ja tak dla przypomnienia wszystkim Państwu chcę powiedzieć, że Polska jest kobietą i rola kobiety w Polsce jest wyjątkowa na tle Europy. Wszystkie wskaźniki, które pokazują, jak traktuje się kobiety w Polsce, wskazują wyraźnie, że nie jesteśmy, proszę Państwa, liderami w tych grupach, a nasze badania to są te bardzo pochlebne, które gdzieś na końcu kolejki, trzecie miejsce od końca, mają miejsce. Warto zaznaczyć również to, że panie, nasze panie, są na świecie bardzo poszukiwanymi menadżerami, bardzo poszukiwanymi matkami, rodzinami itd., itd. Po prostu mamy wspaniałe panie w Rzeczypospolitej i dbamy my również jako mężczyźni o to. I dlatego też chciałbym zaznaczyć, że mówiąc o równości, nie rozumiem, dlaczego pomija się mężczyzn, dlatego że w przemocy domowej, która jest karygodna, również mężczyźni, proszę Państwa, podlegają tejże przemocy, tylko tyle, że z badań wynika, że 90% z nich tego nie zgłasza. Tak więc nie mówmy tylko i wyłącznie o dzieciach, kobietach, również mówmy o mężczyznach. Jeżeli chodzi o to, co jest rodziną, a co nie, no to proszę Państwa, no przyszło mi tutaj tłumaczyć ludziom, że jest kobieta i mężczyzna. No w życiu bym na to nie wpadł, że to jest kwestia tłumaczenia, alfabetu. Jest kobieta i mężczyzna. Jest rodzina, która składa się z kobiety i mężczyzny. Dlaczego? Dlatego, że to jest komórka podstawowa, z której to wynika potomstwo. Nie da się inaczej tego zrobić i doskonale o tym wiecie. Natomiast co do okaleczeń kobiet w plemionach afrykańskich, no to jest straszne. Tylko dlaczego my mamy w umowy podpisywać w Europie na temat plemion afrykańskich? Bardziej skutecznym byłoby działanie pojechać tam i tam działać w tej kwestii, bo Europa z tym nie ma nic wspólnego. Dziękuję. Ja także bardzo dziękuję.